Cześć, nazywam się Karol Mazolewski, a to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Zaczynamy. Toasty, moi drodzy. Tym razem za Adama Zdanowicza, białostoczanina, który robi customowe rowery, czyli takie na zamówienie. Co to są w ogóle za rowery? Patrzcie na tego wariata. Jakiś kosmos. Cena też jest co prawda nie z tej ziemi, ale jest uzasadniona. No więc teraz Adam Zdanowicz wygrał na największej imprezie branżowej na świecie. Tym oto cackiem. Jurorów zachwyciło to, że rama w tym rowerze przechodzi przez koło i że nie jest stalowa. Tym samym Polacy wygrali w kategorii najlepszy customowy cruiser 2024 roku i najlepszy twórca rowerów 2024 roku. Ciekawe, ile ma przerzutek. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. W tym tygodniu? Nie będę się rozpędzał. Od razu. Profesor Marek Belka. Dla młodszych widzów, Marek Belka to polityk i ekonomista. Był szefem NBP, a nawet premierem. Można więc było podejrzewać, że od dłuższego czasu ma coraz mniej punktów stycznych z rzeczywistością zwykłych ludzi. No i teraz te podejrzenia się potwierdziły, kiedy pojawił się na kongresie deweloperów. To, że ceny mieszkań w Polsce są absurdalnie wysokie, jest oczywiste i o tym wiedzą wszyscy, którzy mają styczność z jakimikolwiek mediami. Mało tego, jeżeli chodzi o Europę, jesteśmy w absolutnym topie, jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wzrost tych cen w ciągu ostatnich lat. I przez to młodzi ludzie, którzy chcą się wyprowadzić z domu na swoje, no nie mają z górki. I to jest problem, ale nie dla pana Marka, który jako panelista powiedział, że jest teraz problem, bo ludzie, którzy kupili mieszkania jako inwestycje, teraz je sprzedają, a do tego przecież budowane są nowe mieszkania, więc robi się ciasno. I tak widzi to ekonomista z punktu widzenia popytu. I wiem, że na razie jest nudne, ale zostańcie, bo musiałem zarysować kontekst, ponieważ zaraz po tym prowadzący powiedział. Panie profesorze, pan zaczął swoją wypowiedź od zagadnień popyt-podaż. Ja powiem tak, że ostatnie dane GUS-u, którymi ja byłem zaszokowany, podały, że prawie 53% ludzi pomiędzy 24 a 35 rokiem życia mieszka z rodzicami. To jest dla mnie prawdziwy problem. Na co pan Marek Belka otrzepał się i powiedział. Nie, to nie jest problem, to jest w ogóle krzepiące. To znaczy, że macie po co żyć. Ja sprawdzałem. Rzuciłem okiem na zdjęcia i wyglądał na trzeźwego. Więc pozostaje opcja człowieka odklejonego od rzeczywistości, który ostatnią styczność ze zwykłym plebsem miał wtedy, kiedy kierowca jego limuzyny niechcący przyjechał obok Żabki, bo go GPS źle poprowadził. No to poruszając się w obrębie logiki Marka Belki, ludzie na wózkach nie powinni postrzegać swojej niepełnosprawności jako problemu, a za krzepiące powinni uznać to, że im się podeszwy w butach wolniej ścierają, więc na dłużej wystarczą. Swoją drogą deweloperom się obrywa i słusznie, ale przy tym wszystkim jakoś tak na uboczu jeszcze odłamkowym nie dostały banki, które też przecież odgrywają w tym chorym systemie gigantyczną rolę. Ale to już na inny raz. No dobra, to minutę ze zwierzakami na obniżenie ciśnienia. Co tam w regionach? Zajrzyjmy sobie w regiony.
w Łodzi mogły wystąpić utrudnienia w ruchu, ponieważ ktoś postanowił przearanżować przestrzeń miejską wywrotką. Na Podhalu cwaniacy okradają ludzi z promocji w Biedronce. Czyli przychodzą na promocję, kiedy można jakiś produkt dostać taniej na kartę Biedronki. A że nie trzeba mieć jej fizycznie i wystarczy numer telefonu, to podają czyjś numer, tym samym odbierając tej osobie możliwość skorzystania z promocji. Zaczęło się na Podhalu, ale rozlewa się na cały kraj. I Biedronka mogłaby to powstrzymać, po prostu likwidując opcję identyfikacji za pomocą numeru telefonu. Ale tego nie robią, bo mówią, że to taki tam marginalny problem. A w Jaworznie, w Ośrodku Edukacji Geologiczno-Ekologicznej Geosfera, świętowano Dzień Geologa 2024. Zaczęło się niewinnie, ale popatrzcie sami, tutaj. Na pokazie pierwszej pomocy wszyscy się śmieją, bo padł żart. Co ty się tak rwiesz do ratowania, a jak to hydrolog? A tak serio fajna impreza. W ogóle można było tam zobaczyć skamieniałe kości dinozaurów i nawet można było je sobie wziąć, po prostu, wiecie, pomacać coś takiego. Bardzo ciekawa impreza. No a w okolicach Leszna strzelano z broni myśliwskiej do urządzenia ostrzegającego przed pożarami, zamontowanego na wieży stojącej na górze Świętej Jadwigi. Straty wyceniono na 200 tysięcy złotych. Ale też bądźmy szczerzy, gdyby ta kamera i antena nie przypominały dzika, problemu by nie było. Nadleśnictwo podkreśla, że strzelano z premedytacją, ponieważ trafienie tego celu z takiej odległości wymaga dużej wprawy. I bycia wybitnym dzbanem. Teraz pytanie. Jaka grupa społeczna posiada prawo do broni myśliwskiej, potrafi strzelać do małych celów i spełnia kategorię dzbana? To trzeba na spokojnie usiąść, rozrysować. Zapadł też wyrok w sprawie myśliwego z Francji, który postrzelił w okolicy Kołobrzegu organizatora polowania, który naganiał zwierzynę. W efekcie tamten stracił nogę. Francuz musi mu zapłacić 60 tysięcy złotych i przeprosić, ale tak szczerze, żeby było słychać, że szczerze przeprasza. I w ogóle też jest przezabawny news, ponieważ ci partyzanci ze Spalonego Lasu, myśliwi, przyjechali do Warszawy protestować. Nie zgadzają się na zmiany, które są przygotowywane, ale które blokuje PSL oczywiście. Najważniejsza z tych zmian to regularne, cykliczne badania lekarskie i psychologiczne, które mieliby przechodzić w związku z tym, że biegają z bronią na ostrą amunicję. Ponieważ teraz wystarczy, że przejdzie takie badania raz, kiedy stara się o pozwolenie na broń. W związku z czym 80-parolatek może chodzić z taką bronią i nic mu nie zrobisz. Są jedyną grupą społeczną, która posiada pozwolenie na broń i nie musi się regularnie badać. No i myśliwi się obruszyli, że jak to tak? To przecież to są szykanowania myśliwych, że mają być teraz traktowani normalnie, a nie jak święte krowy. Do tego miałby obowiązywać zakaz polowań w okresie rykowiska, czyli okresu godowego jeleni i rozszerzenie listy gatunków zwierząt, do których nie mogą strzelać. Jakby im to kiedykolwiek w czymkolwiek przeszkadzało. No i skoro jesteśmy w temacie okołoleśnym, no to w pełni mamy sezon grzybowy. I to może generować trochę napięć. Szczególnie wśród tych, którzy nie grają fair. Są rezerwacje grzybów, które po prostu, moi drodzy, nie są przestrzegane. I są też ludzie, którzy wykazują się skrajnym egoizmem. Tak jak Łysy z Nysy, który zebrał 113 kg grzybów, a wrzucając film dodał hasztagi. To są autentyczne hasztagi. OMG, szok. Co? Jak to możliwe? Niedowierzanie. Niemożliwe. Grzyby. Grzyby 2024. Grzybiarz PiS 2024. Andrzej Duda. Co to W poprzednim odcinku mówimy o aferze z alkotubkami i tym, że wyciągnięto konsekwencje, pociągnięto ludzi do odpowiedzialności i pracę stracił dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Teoretycznie sam podał się do dymisji, w praktyce wiadomo, że zażądano tej dymisji od niego. I słusznie zauważyliście w komentarzach, że poleciała zdecydowanie nie ta głowa, która powinna, ponieważ dr Piotr Jabłoński to jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie walki z uzależnieniami, który zjadł na tym zęby, a który ostrzegał chociażby przed epidemią fentanylu. Więc klasycznie, ktoś potrzebował dupokryjki, w tym wypadku minister zdrowia Izabela Leszczyna, aby posprzątać po tej aferze z alkotubkami, tylko że zamachnęła się mopem, no i strąciła niestety bardzo cenną rzeźbę. I to tak gwoli uzupełnienia poprzedniego newsa. Serio, czytam wasze komentarze, nie wszystkie, bo nie da się wszystkich przeczytać, ale jeżeli jakieś są sensowne i merytoryczne, to chętnie to biorę pod uwagę. No i przy okazji wspomniałem też wtedy o elektronicznych papierosach. E-papierosach, tych, które mają smak, które mają zapach, które zachęcają młodych ludzi. Sięgnij po mnie, sięgnij. Ponieważ koalicja obecnie rządząca zapowiadała walkę z tym ustrojstwem. Tylko że na zapowiedziach się skończyło, bo ich zapał nagle osłabł. I wtedy stwierdziłem, że jeżeli zestawimy kalendarz wizyt lobbystów branży tytoniowej ze spadkiem zainteresowania tym tematem urządzących, to znajdzie się ciekawa korelacja. Stawiam niewidzialną rzeźbę, że tak jest. No i moja niewidzialna rzeźba, moi drodzy, jest bezpieczna, ponieważ Władysław Kosiniak-Kamysz i dwaj wiceministrowie z PSL w tajemnicy spotkali się w czerwcu z prezesem Philip Morris International, czyli giganta tytoniowego.
Nawiasem mówiąc, całą tę gigantyczną firmę prowadzi Polak. A mówię, że w tajemnicy, ponieważ informacja ta była ukrywana i dokopanie się do niej zajęło sporo czasu dziennikarzom Wirtualnej Polski. O czym rozmawiali politycy PSL z prezesem gigantycznego koncernu tytoniowego w momencie, kiedy trwają prace nad zaostrzeniem prawa, które miałoby uderzyć w producentów tytoniu? Nie wiadomo. Ale żeby dodać kontekstu, to wspomnę o tym, że jeśli chodzi o smakowe e-papierosy, to Unia Europejska walczy z nimi od dłuższego czasu i w ramach Europejskiego Programu Walki z Rakiem powstała dyrektywa, która wezwała unijne kraje do wstrzymania sprzedaży smakowych e-papierosów. I Polska powinna tę dyrektywę wcielić w życie w zeszłym roku. Ale tego nie zrobiła i nie robi nadal, ponieważ kto to blokuje? Politycy PSL, którzy w tym czasie spotykają się z największym producentem smakowych e-papierosów. W ojcu Mateuszu są trudniejsze zagadki do rozwiązania. I ja rozumiem, że PSL jest potrzebne w koalicji ze względów arytmetycznych, ale jest jak ten wąsaty wuj na weselu, obok którego nikt nie chce siedzieć, bo wiadomo, że za chwilę zrobi coś tak żenującego, że całej rodzinie będzie wstyd. A on jest jeszcze trzeźwy. Najgorsze przed nimi. W uniwersum księży dużo się dzieje. Po tym, jak w Sosnowcu zatrzymano trzech duchownych, jednego byłego duchownego i dwóch tych, którzy obecnie są księżmi, zrobiło się gorąco. Jeden z nich jest podejrzany o oszustwa, a pozostali dwaj usłyszeli łącznie 11 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych. Jeden z nich jest podejrzany o oszustwa gospodarcze, a dwóch pozostałych łącznie usłyszało 11 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. I jeżeli myślicie, dobrze, wyplenili te chwasty z ogrodu pana, no to nie. Trzymając się tej terminologii, to pasterz tego stada wie, że nerwowa atmosfera jest uzasadniona i diecezja sosnowiecka rozesłała do księży maila z procedurą, jak zachowywać się podczas nalotu policji. Co podpisywać, czego nie, czy do kogo mają dzwonić. Jesteśmy o krok od miejsca, w którym księża z ambony będą wygłaszać kazania grypserów, żeby się wczuć w klimat, a w ramach pokuty będą kazali wiernym przygotowywać paczki do celi. Przypomnę tylko, że na tych, którzy krzywdzą dzieci w więzieniach, oczekuje się ze specjalną niecierpliwością. Mogą zresztą w przyszłości spotkać się na spacerniaku z Krzysztofem S., księdzem z Wrocławia, którym teraz zajęła się prokuratura w związku z tym, że handlował narkotykami. Co prawda podczas imprez, gdzie grupowo malowano pejzaże z innymi mężczyznami. Ale że doniósł na niego mężczyzna, któremu ksiądz podrzucił pigułkę gwałtu, to sprawa jest rozwojowa. No i w Gnieźnie też stracili księdza. Ponieważ tam odwołany został ksiądz Paweł Gronowski. Nie tylko z funkcji proboszcza, ale też dyrektora Radia Plus Gniezno. A poleciał, ponieważ jak ustalili dziennikarze portalu mojegniezno.pl, ma dwójkę dzieci. Może to i lepiej. Wrzesień, październik to z tego co wiem, to są ciężkie miesiące dla rodziców. Bo wiecie, przygotować podręczniki, zeszyty, zataić to, że ich ojcem jest ksiądz, plecak znaleźć taki, żeby plecy nie bolały. Dlatego śpieszmy się kochać naszych pasterzy. Tak szybko odchodzą. Do celu albo do swoich rodzin. Toast za Jana Borysa, moi drodzy, i lekarzy i pielęgniarki ze śląskich szpitali, którzy mu pomagają. A w czym? W stworzeniu ośrodka pomocy medycznej dla osób bezdomnych i wykluczonych społecznie. Jan Borys stoi za stworzeniem i otwarciem pierwszego takiego ośrodka na Śląsku, do którego mogą przyjść po pomoc medyczną ludzie, którzy nie mają ubezpieczenia ani pieniędzy na to, aby się leczyć. I słuchajcie, jaka piękna inicjatywa. Po pierwsze, pan Jan uparł się, że coś takiego powstanie i powstało, a to nie jest łatwa przeprawa. Po drugie, miasto zaoferowało lokal za symboliczną złotówkę, a po trzecie, lekarze i pielęgniarki zaoferowali, że w ramach wolontariatu będą pomagać tym ludziom. Fantastyczna informacja. A teraz pora na odrobinę prywaty. Co to ja mam dzisiaj dla was? Chyba tylko kalendarz. W najbliższych dniach będę w tych oto miastach. I teraz tak, wszystko się pięknie wyprzedało, jeszcze są bilety tylko na Anglię, na Islandię. Zostały dosłownie ostatnie sztuki na jeden Białystok, jeden Lublin i na Przemyśl. Oczywiście linki do wszystkich wydarzeń znajdziecie w opisie do filmu. A co tam na froncie przyszłej walki z robotami? O władzę nad światem zapytacie. Świetne pytanie, jak zawsze. Sporo. Po pierwsze, to nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w tym roku dostali John J. Hopfield i Jeffrey E. Hinton za fundamentalne odkrycia i wynalazki, które umożliwiają uczenie maszynowe za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Czyli za badania, które doprowadziły do tego, że mogła powstać sztuczna inteligencja. I oni to robili jeszcze w latach 80. Pewnie wtedy chcieli dobrze. A do tego, słuchajcie, Microsoft stwierdził, że jego centra przetwarzania danych związanych ze sztuczną inteligencją potrzebują po pierwsze więcej energii, a po drugie, no to zobowiązali się zredukować ślad węglowy, więc odkupili nieużywaną elektrownię atomową, którą chcą odpalić za 4 lata i w całości pozyskiwać energię właśnie z niej. Czujecie to? My jako kraj od dekad nie możemy się doprosić, nastarać, nie wiem jak to określić, no nie możemy stworzyć elektrowni atomowej, a ludzie z Microsoftu przyszli i powiedzieli: ile za tę elektrownię atomową? No tę nie używano tam.
No ale nieważne zresztą, i tak bierzemy. Tylko dorzućcie pokrowiec jakiś. A pamiętacie chiński system zaufania społecznego? Czyli w zasadzie tak naprawdę system permanentnej inwigilacji, w ramach którego władze śledzą nie tylko każdy ruch obywateli w sieci, ale też z kamer na ulicach, sklepach, transporcie publicznym. I w ten sposób pilnują, aby ich obywatele żyli zgodnie z kierunkiem i myślą partii. Dosłownie, jeżeli odkryją, że na przykład za dużo czasu spędzasz na grach komputerowych, nie tylko spędzając w ten sposób Sylwestra, albo przeglądasz niewłaściwe strony internetowe. Mało tego, jeżeli spotykasz się z ludźmi, którzy są na bakier z partią, to czekają cię konsekwencje. Na przykład nie możesz kupić biletu lotniczego. No więc namiastkę czegoś takiego stworzyli studenci z Harvardu. I oni to zrobili hobbystycznie, o tak sobie. Ewidentnie mają tam za dużo wolnego czasu. Otóż sprzężyli oni inteligentne okulary Ray-Bana z oprogramowaniem do rozpoznawania twarzy i silnikiem do wyszukiwania informacji w sieci. W efekcie stworzyli okulary, które wyświetlają w czasie rzeczywistym informacje o osobach, które mijacie. Kiedy przy prezentacji powiedziano im, że słuchajcie, to rodzi ogromne wątpliwości co do naruszania prywatności, to stwierdzili, że oni to tak hobbystycznie, a w ogóle to zrobili to, aby pokazać, jakie zagrożenia się czają w związku z tą technologią. Przykładów jest cała masa. Pierwszy z brzegu. Wyobraźcie sobie, że zakładacie takie okulary, mijacie w parku starszą panią. Od razu skanujecie ją, dowiadujecie się, że ma wnuczkę o imieniu Daenerys. Jej rodzice mieli fazę na Grę o Tron. Mało tego, sprawdzacie, gdzie to dziecko było oznaczane, do jakiego przedszkola chodzi, jak nazywają się jej rodzice. Po czym podbiegacie do takiej babci i krzyczycie, że szybko, Daenerys miała wypadek, jak wychodziła z przedszkola na Sienkiewicza i jej ojciec, Marcin, wasz dobry przyjaciel, prosi o jakiekolwiek pieniądze, jakąkolwiek gotówkę, jaką ona ma przy sobie. Przecież kobieta będzie w takim szoku, że ona nie zdąży się zorientować, że po co mu te pieniądze. Zorientuje się, że po prostu została okradziona. Można też sobie wyobrazić jasne strony wykorzystania takiej technologii. No. Kiedy zaczepi was na ulicy dziewczyna z pytaniem, czy to nie z wami spędziła upojną noc w mur zasichlu 2 lata temu, to możecie ją zeskanować i odkryć zdjęcia, na których jest z dzieckiem, które ma niewiele ponad rok. I zanim to kończy zdanie, was już nie będzie. Są plusy, są minusy. Kultura na wynos, a w niej po pierwsze wysyp programów stand-upowych. W związku z tym, że jesień to jest ten okres, kiedy komicy wrzucają swoje programy, no bo kończy się sezon, zaczyna się kolejne, to mamy naprawdę w czym wybierać. Na przykład jest Lotek. No to tutaj, moi drodzy, nie wygłupiajmy się, nie muszę przedstawiać przecież. Kacper Ruciński, stary wyga. Adam Van Bender, dzik ze złem koniecznym. Błażej Krajewski, przeziom z programem Mustang. Piotr Zolaszulowski z programem Twój Ruch. Daniel Midas z pokazem magii. Niedoceniona moim zdaniem Ewa Stasiewicz. Czy pozytywny Tomek Machnicki. Każdy program warto sprawdzić, bo ze stand-upem jest jak z muzyką. Często słyszę od ludzi, no może nie aż tak często, ale słyszę od ludzi, że a ja tam spróbowałem z tym stand-upem, posłuchałem kogoś, nie pasuje mi. Tylko że stand-up jest jak muzyka, dosłownie. Są różne gatunki. Każdy z tych komików, które wam teraz wymieniłem, przedstawia inny gatunek komedii. Tak jak z muzyką. Jeżeli włączycie przypadkową radiostację i usłyszycie, że no to nie, to ja chyba nie lubię muzyki. No nie, po prostu trafiliście na utwór, którego akurat nie lubicie. Jeden lubi Możdżera, a drugi, jak mu Zenek śpiewa, miłości. A właśnie, a na przykład, a co jeżeli chcecie sami wejść w świat sztuki? No to przygotujcie się na gorzkie chwile. Znaczy gorzkie. Na powiedzmy, że niezrozumienie, jak artysta, który tworzy rzeźby z cukru. I ludzie zamiast je tylko podziwiać, oni je liżą, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście one są z cukru. I jakie choroby można przenieść drogą kropelkową od ludzi, którzy lizali je przed chwilą. I artysta jest wkurzony, że ludzie mu rzeźbę liżą, ale nie tak bardzo, jak ten, którego rzeźbę pracownik muzeum wyrzucił do śmieci, wychodząc z założenia, że to jakaś patola przyszła z piwem w puszkach i je wyrzucił. A te puszki to był eksponat zatytułowany Piękny czas, który spędziliśmy razem. W kinach druga część Jokera dostaje w nery i to tak z partyzanta, z pół obrotu, ponieważ wygląda na to, że film nie zwróci się wytwórni, zarobił na otwarciu mniej niż Marvels i Morbius, czyli filmy, na które ludzie odpowiadają, co? I teraz najzabawniejsze w tym wszystkim jest tłumaczenie wytwórni. Dlaczego się nie udało? Jeff Goldstein, prezes do spraw dystrybucji krajowej w Warner Bros. Discovery, zwalił winę na widzów. Bardzo rozsądnie. A dokładniej to męską część widzów, która to miała trudności ze, jak on twierdzi, zbudowaniem relacji z Harley Quinn graną przez Lady Gaga. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że schrzanili promocję filmu koncertowo, ponieważ reklamowali go jako kontynuację pierwszego Jokera, a to jest mijanie się z prawdą o jakieś 2 stadiony, ponieważ ten film to musical połączony z dramatem sądowym. A z wprowadzaniem widzów w błąd nie ma problemu twórca trzeciej części horroru Terrifier, ponieważ podczas pokazów premierowych już po pierwszej scenie ludzie wychodzili z kina, na przykład po to, aby zwymiotować, mimo tego, że on tłumaczył, słuchajcie, to jest najbardziej hardkorowy horror w historii ludzkości. Nie idźcie na to, jeżeli nie jesteście gotowi. Oni, dobra, tam ty, nie będziesz tam mówił. No to się mylili. A w kulturze na wynos niesamowity kąsek.
Otóż chcę wam polecić, w BookBeatie oczywiście, audiobooka Opowiadania zebrane Jana Himilsbacha. I wiem, że samo hasło Opowiadania zebrane u niektórych aktywuje traumę znużenia ze szkoły, ale po pierwsze, te opowiadania nigdy nie będą lekturą, a po drugie, są naprawdę ciekawe. To na początek trochę o panu Himilsbachu. Kultowy aktor, który zadebiutował rolą w Rejsie. Nawiasem mówiąc, jego postać nosiła nazwisko Sidorowski, jak ówczesny prezes Spatifu, który zabronił Janowi Himilsbachowi wstępu do tego klubu, bo ten urządzał tam burdy po pijaku. Na swoim koncie ma w sumie ponad 60 ról filmowych, ale to przecież też pisarz i scenarzysta, no i autor wielu, ale to wielu anegdot. No i chyba najsłynniejszą jest to, jak pojechał do domu pracy Domu pracy twórczej Związku Literatów Polskich w Oborach. To musi być bardzo długa tabliczka na drzwiach. I dostał wspólny pokój z Jerzym Putramentem. Panowie usiedli przy stole, gdy nagle z ust Jana Himilsbacha pada. Juleczku, ustalmy pryncypia. Szczasz do umywalki? Bo ja szczam. Wtedy pan Putrament, ułożony polonista, stwierdził, że on to chyba jednak chce mieszkać z kimś innym. Innym razem stał przy budce z piwem, a przechodząca obok niego kobieta rzuciła w jego stronę. Wziąłby się pan za robotę, a nie piwo. Na co pan Jan odpowiedział. W tym kraju nie ma pracy w moim zawodzie. Ona zapytała, a jaki ma pan zawód? Na co Jan Himilsbach odpowiedział. Torreador. No ale tak naprawdę nie był torreadorem. Na co dzień był kamieniarzem. Zimą pisał, a latem pracował jako kamieniarz. Jak sam mówił, piszę powoli. Kiedy mam w głowie początek opowiadania, koniec i tytuł, zasiadam do pisania. Piszę po śniadaniu, kiedy żona pójdzie do roboty. Bardzo długo noszę się z każdym moim pomysłem, zanim go urodzę. Zaznaczał też, że pisze i będzie pisał, bo uwielbia pisania, ale tak naprawdę kocha swój zawód jako kamieniarz. Ponieważ po pierwsze, to co wyryje w kamieniu przetrwa dłużej niż jego książki, a po drugie, efektami jego kamieniarskiej pracy nikt sobie tupy nie podetrze. I takie są właśnie te opowiadania. Nieśpieszne, pozbawione wodotrysków, niepotrzebnych opisów pejzaży. Każde słowo wygląda na wyliczone, tak jakby nie pisał opowiadania, zakładając, że czytelnik pozostanie z nim bezwarunkowo. On opowiada, dosłownie opowiada, ze świadomością tego, że jeżeli poniosą go dygresję, to straci czytelnika, straci słuchacza. Też bardzo ciekawe jest to, jak akcentuje pewne detale. Jeżeli jakiś detal jest zaakcentowany, to z jakiegoś konkretnego powodu. I to jest też... To jest bardzo ciekawe, jak słucha się tego, albo czyta, że za pomocą tych takich drobnych detali tworzy obraz, do którego inni potrzebowaliby wielu niepotrzebnych zdań. No i opowiada o zupełnie innym świecie. Zaczynamy tuż po wojnie w zniszczonej Polsce. Himilsbach opisuje swoje dorastanie, to, że jego samotna matka miała różnych absztyfikantów, których największą zaletą było to, że przynosili jedzenie. Potem już jako sierota uczy się kraść i ogrywać ludzi w karty, aby sobie radzić. I to jest tak inny świat, że fascynujące jest to, że można się w niego zagłębić. I on go opisuje bardzo bezpośrednio, nie szczypie się w język. Czasem jest wesoło, czasem jest smutno, ale na pewno wyraziście. Poznajecie przy okazji świat marginesu społecznego i to jest... Fascynujące są tam postaci, naprawdę. Jeżeli sobie jeszcze puścicie w tle szwagierkę Olaskę, to macie taką imersję, że Boże. Są to opowiadania też autobiograficzne, ale nikt nie wie w jego przypadku, co jest prawdą, bo człowiek ten miał barwne życie, wyjątkowo barwne życie i w każdym wywiadzie coś zmieniał. Aktor naturszczyk, potem już zawodowy, kamieniarz, pijak, złodziej, osadzony, rozrabiaka. Wszystko, postać kultowa. A jeżeli chcecie poznać nie tylko historię Himilsbacha, ale może coś uszczknąć ze świata, na przykład fantastyki, odświeżyć sobie Harry'ego Pottera albo zajrzeć do Wiedźmina, poradników czy literatury faktu i wejść w świat audiobooków w glorii i prestiżu, no to BookBeat ma dla was promkę. Przy rejestracji użyjcie kodu WYKŁOKA. Dzięki temu dostaniecie 30 dni za free, w ramach których macie 20 godzin słuchania. Smacznego! Po mediach robiła rundę w tym tygodniu historia rolnika, który miał zaciągnąć długi, ale nie chciał ich spłacać, a więc założył kościół. A więc wszystkie jego budowle, wszystkie budynki gospodarcze są od teraz obiektem kultu i są święte. I komornik nie może tam wejść. No nie do końca jest to prawda. Mimo tego, że historia brzmi na bardzo atrakcyjną, to nie do końca jest prawdziwa, ponieważ w Polsce nie da się założyć kościoła od tak. Mam kłopot, zakładam kościół. Nie. Aby założyć kościół w Polsce, bądź inaczej związek wyznaniowy, musicie mieć 100 notarialnie poświadczonych podpisów, członków tego kościoła, statut kościoła, a do tego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przyznaje statusu kościoła od tak, od ręki. To urzędnicy przyznają uznaniowo, czyli albo pasuje, albo nie pasuje. Dlatego właśnie w Polsce nie ma kościoła latającego potwora spaghetti, ponieważ urzędnicy stwierdzili, że to jest niepoważne. A wiem o tym sporo, ponieważ sam pracuję nad założeniem kościoła i gdyby to było takie łatwe, to już bym miał pewnie ze 3. A więc nie było tak, że rolnik założył sobie kościół, podłączył się pod kościół naturalny, ale tam się też nie zgadzają podpisy notarialne, co w praktyce oznacza, że komornik albo kończył kurs komorniczy na Kolegium Humanum, albo narobił zbroję, bo widząc kościół przestraszył się i stwierdził, dobre, to tam nie będę tykał. Nie, to tak nie działa. A zaproszenie do mojego kościoła wyślę wam w styczniu.
Sport. Na początek ciekawostka, ponieważ niebawem rozpoczną się Mistrzostwa Świata w amfutbolu kobiet w Kolumbii. A wiecie, kto przygotował to trofeum, o które będą panie walczyły? Śląski artysta Maciek Miller. Mam nadzieję, że dobrze czytam to nazwisko. Przepraszam, że je przekręciłem. To teraz trzymamy kciuki za reprezentantki Polski, które w swojej grupie zmierzą się z reprezentantkami Kolumbii, Brazylii i Kamerunu. Turniej będzie rozgrywany od 4 do 10 listopada. Jak pójdzie dobrze, no to puchar wróci do Polski. Mamy też dwóch nowych mistrzów w karate. Po złote medale podczas Mistrzostw Świata w karate Kyokushin Iko Nakamura, co to jest nazwa, w japońskiej Osace sięgnęli Jakub Depowski i Gabriela Osuch. Do tego podopieczni Adama Shelley z Dojo w Osace zebrali jeszcze 3 srebrne i 1 brązowy medal. A z Mistrzostw Świata Agility w Oplebyk w Belgii Polki przywiozły 2 złote medale. Mistrzynią świata w kategorii Intermediate została Iwona Gołąb i Sia, a w kategorii Small Paulina Duda i Huzi. Patrzcie, jakie to są piękne mordki. Mówię oczywiście o psach. Znaczy pani oczywiście, jak najbardziej też są... Dobra, po prostu zobaczcie, jak to wygląda. Roki, popatrz, to mogliśmy być my. Czy ty to widzisz, czy ty tego nie widzisz? Jakaś refleksja, coś ten? Nie? No i odnotować należy pierwsze miejsce reprezentacji Polski w sporcie pożarniczym na zawodach Odessos Cup. I nie tylko dlatego, że jest to pretekst do pokazania tego zdjęcia, które generuje wiele pytań, ale też dlatego, że reprezentacja Polski kobiet i mężczyzn zdeklasowała reprezentację z 15 innych krajów. A teraz pora na Psinderę, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby zaatakować was swoją miłością. W tym tygodniu Waluś. Waluś, moi drodzy, to jest dżentelmen, który pokazuje, że wierność jest zaletą, a nie, że tam jak ktoś machnie ręką, to lecisz. Bo Waluś ma zasady, w myśl których do ludzi to trzeba mieć dystans. Do pewnego etapu. Bo kiedy przeskoczy iskra, pokażecie mu, że to nie jest jakaś tam szybka przygoda, a wy tak serio, no to wtedy się zaczyna. Traci serce dla takiej osoby. Tak jak tu widzicie. Przy każdej okazji chce być wtedy jak najbliżej swojego człowieka. Ma jakieś 10 lat, więc w sam raz. Pomoże przy sudoku, obejrzy powtórki rancha, ale jak zaproponujecie spacer, nie odmówi. Do domu wchodzi dopiero zaproszony. No bo wiadomo, zasady. Wielka, futrzasta kula miłości. Więc jeśli patrząc na niego, macie w głowie takie, dlaczego on jeszcze ze mną nie mieszka? To dzwońcie pod ten numer. Waluś czeka w Kloczewie w województwie lubelskim. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma wyprawkę za 200 ze sklepu Tip Top na akcesoria marki Trulaw i 10% zniżki na przyszłość, wyprawkę na 350 ze sklepów Tropidog lub Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość, plus pakiet o wartości 400 od Petstars. A ode mnie wstęp za free na wszystkie imprezy z moim udziałem do śmierci mojej albo waszej. Kronika kryminalna, w której penetrujemy rubieże świata zbrodni. A na początek Damian W., który usłyszał wyrok w brytyjskim sądzie. A za co, zapytacie? A za to, że robił ludziom pranie, gotował obiady, ogarniał ogródki, odkurzał, sprzątał i usłyszał teraz wyrok 22 miesięcy pozbawienia wolności. Też powinienem dodać, że robił to w domach, do których się włamywał, jako bezdomny. A że nie chciał zostawiać po sobie złego wrażenia, no to sprzątał, gotował, prał w domach ludzi, do których wchodził bez wcześniejszej konsultacji. A teraz news, jak ważna w życiu złoczyńcy jest czujność, której zabrakło 27-latkowi, nazwijmy go Wojtek, kiedy usłyszał pukanie do swoich drzwi, tknięty przeczuciem, że może to być policja, chwycił pakunek, w którym miał 400 porcji narkotyków i wyrzucił go przez okno. Ale nie widział wcześniej przez to okno. Wy nie widzicie, że to jest to okno. I przez to pakunek spadł dosłownie pod nogi policjanta, który zabezpieczał całą akcję. Ale też z czujnością nie można przesadzić. Jak kierowca w Dresdenku, który uciekał przed policją po tym, jak próbowali go zatrzymać do kontroli. A uciekał, ponieważ dzień wcześniej pił alkohol i nie chciał dać się złapać na prowadzeniu po pijaku. Ale kiedy go zatrzymano i sprawdzono alkomatem, okazało się, że był trzeźwy. No i kiedy był wkurzony na siebie, że po co to całe uciekanie bez sensu, odetchnął głęboko, ponieważ okazało się, że nie posiada też uprawnień do prowadzenia pojazdu.
10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Bardzo ważne święto. Szczególnie wśród facetów, którzy mniej chętnie dbają o swoje zdrowie psychiczne. I tutaj posłużę się jak zwykle tą samą metaforą, czyli złamanej nogi. Jeżeli złamiecie nogę, no to nie stwierdzacie, że dobra, tam rozchodzę to przecież. Nie pójdę do ortopedy, bo to wstyd, będą się ze mnie śmiać. Nie, masz problem, idziesz do specjalisty, który ci pomaga, tak? Zawsze was do tego namawiam. Sam jestem po dwóch terapiach. Gdyby nie one, to nie wiadomo, gdzie bym teraz był. I o czym wcześniej nie mówiłem, a co jest piekielnie istotne, to to, że mówiłem wam o dwóch skutecznych terapiach, a wcześniej zaliczyłem kilka, które po prostu w trakcie przerwałem. I teraz, jeżeli pójdziecie do specjalisty i stwierdzicie, że ja tutaj nie widzę, żeby coś mi tam działało, no to spokojnie. Po pierwsze, wiele z tych procesów dzieje się w tle. I zmiany życiowe przychodzą, ale po jakimś czasie. To nie jest tak, że mignie wam przed oczami znak, że od teraz będzie inaczej. To jest proces. A po drugie, jest też możliwe, że trafiliście na niewłaściwego specjalistę. Poszukajcie innego. Nie zrażajcie się po pierwszym. A co tam na świecie? No więc Stany mierzą się z huraganem Milton. Gruby skurczybyk. Spójrzcie, jak wygląda nakręcony z orbity. To jest potężne bydle. A w takiej na przykład Francji ich koleje wprowadzają stand-up w pociągach, a dokładnie to w TGV, czyli szybkiej kolei. W wagonach restauracyjnych występują komicy. Z pewnością teraz wielu z was powie, cóż to za doskonały pomysł, wspaniała inicjatywa, dlaczego nie wprowadzić go w Intercity? Może dlatego, że granie do kotleta to nie jest idealna scenografia dla stand-upu. Bo to jest zupełnie inna forma rozrywki na żywo, w miejscu, gdzie to powinno się odbywać, niż na przykład oglądanie tego na YouTubie. Czego przykładem jest to, co wydarzyło się podczas występu w Bydgoszczy. Na który to występ zawitał motyl. Za mną? Jaki ładny! Wiecie co, ale autentyk. Dzisiaj nocowaliśmy tutaj nieopodal i autentycznie w ciągu dnia przyleciał dokładnie ten sam motyl. Nie wiem, jak on się... On mnie kocha! Cicho, bo go spłoszycie. Co ja mam teraz zrobić? Zabrać go ze sobą? Nazwę go Wojtek. Dobra, słuchajcie, spróbuję resztę programu poprowadzić. Dobra, teraz możecie wyciągnąć telefony. Dobra, to teraz będzie pierwszy w historii bit komediowy z motylem na piersi. No więc próbowałem ustalić, kto wynalazł tego Judasza. Dobra, muszę... Chyba muszę go puścić, no nie? Nie? No dobra, to spróbuję polecieć. No, jak stwierdzi, że już chce lecieć, to sobie poleci. Dobra, byłem na Judaszu. No, właśnie. I to jest ważne, żebym na początku... Co? Ojej, idzie w chaszcze. Chłopie, zabłądzisz tam. Tam umrzesz z głodu. Trzy poprzednie motyle nie wyszły. Mam wrażenie, że się do mnie dobiera. Czy idzie to takie, a tam niby, że nic, ale tam do guzika idziesz. No dobra. Ale jaja. No. O, poleciał już? Często piszecie do mnie w listach. Karolu, słuchaj, jakiego miałem pecha. Podbijam przy barze do dziewczyny. Druga w nocy, myślę, ogarnę. Wezmę drineczki, zrobię numer, że jestem fińskim studentem na wymianie, który nie dosłyszy. I wezmę ją na litość. I czujesz, że ona znała fiński język migowy. Ile znasz osób, które znają fiński język migowy w Polsce i do tego mają zasady i kręgosłup moralny? Pół wieczoru i sześć dych w plecy. Może to cię pocieszy, że inni mają też pecha. I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki dla tych, którzy zostali do końca, dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. Teraz tak, kilka szybkich informacji. Czytam wszystkie maile, które przychodzą na newsybezwirusa@gmail.com. Nie na wszystkie jestem w stanie odpisać. Podobnie na Instagramie, wszystko jest przeczytane, nie na wszystko jestem w stanie odpisać. Jeżeli macie coś ciekawego, to najlepiej wysyłajcie to właśnie na maila newsybezwirusa@gmail.com albo na Instagramie. Facebook możecie wrzucać, ale nie ma gwarancji, że to do mnie dotrze.
będę z wami brutalnie szczery. No i co? Jeżeli macie jakąś zrzutkę, którą chcielibyście nagłośnić, no to luźnadycha@gmail.com, a jeżeli macie jakiś pozew albo wezwanie do usunięcia materiału, to doprawdy jestem poruszony, @gmail.com. I to tyle. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Widzimy się za tydzień w piątek o 19:00. Do zobaczenia. Cześć.